dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Zobaczcie, jakiego mam dla Was dzisiaj pięknego Mercedesa CLK z 2007 roku. Jest to model coupé, bo występowało też cabrio. Taki powyzycjonowany mniej więcej jako coupé dla E-klasy W211, ale zrobiony na płycie tej mniejszej C-klasy. Bardzo fajny samochód, przede wszystkim jak widzicie za chwilę, jak go obejdę na bok, z piękną linią, zwłaszcza w tym czarnym, metalicznym kolorze i z tymi chromowanymi wstawkami wygląda dalej elegancka, a przecież ta konstrukcja ma na karku ile? Na pewno 15 lat albo i więcej, chyba zaczęły wychodzić te wosy 2004. No i przy okazji uroku nadają mu jeszcze te duże 18-calowe felgi fabryczne Mercedesa. Co jeszcze warto o tym wozie powiedzieć? Mamy tutaj 1.8 kompresora w automacie i przy okazji jest to przebieg 249 tysięcy, czyli raczej wychodzi około 13, 14, może nawet 15 tysięcy, więc mi się wydaje, że to jest absolutnie normalny przebieg. A teraz jeszcze sobie spójrzcie na jego linię, jak jest naprawdę to fajnie poprowadzone, lekko przechodzi w dach, słupek nie jest za gruby. No i oczywiście bajer kolejny, taki, że ten wóz ma opuszczaną również tylnią szybę, chociaż jest to coupé i macie taki wielki jakby otwór bez słupka. Mi się to bardzo podoba, zawsze w tych wszystkich wozach takich coupé wyglądało to świetnie. Chyba tak samo na początku to było na pewno w E36, ale muszę sobie przypomnieć, to był pierwszy samochód, jaki miałem z takim tym, co o wozie. No niby ktoś powie przebieg duży, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, według mnie absolutnie normalny i wolę kupić takiego z ciut większym przebiegiem, bo to jest ciut większy przebieg, ale przede wszystkim nieskorodowanego, bo to jeszcze te wozy cierpiały na to, że potrafiły korodować. Tutaj blacharka naprawdę jest bardzo ładna, klocki, opony są w porządku, z przodu jakieś tarce nawierczane, więc może hamować troszkę lepiej niż standard. No i sami widzicie, jak to się wizualnie prezentuje. Samochód ma ile lat? 17? Nie, tak, dobrze mówię, 17, bez 2007, a ma 2024, a dalej naprawdę świetny. Tak sobie nagrałem go na relacji, mówię, co za durny Niemiec go sprzedał, no ale całe życie nie można trzymać wozu pod pierzyną, jak to mówią. No i fajna też wersja Avantgarde, bo były te klasiki. Avantgarde na pewno ma inaczej z przodu grill, jest taki pełny z dużym znakiem na środku, a klasiki miały wystający znaczek nad maską. Oczywiście to było kierowane bardziej dla osób pewnie starszych, takich już stałych klientów Mercedesa, którzy chcą na stare lata mieć sportową furkę. Dobra, zaczynam od książki serwisowej, bo tu się sporo dzieje. Patrzcie, bardzo dużo wpisów. Pierwszy, drugi. Sporo w Mercedesie. To cały czas ten Rossier, to jest jak widać Mercedes-Benz Autoservice. Proszę, jeden następny. No i spójrzcie też dosyć tak, ktoś to robił nie w dużych odległościach, bo tu macie 15 tysięcy km, to 70, to 85. No i dalej lecimy. No i potem chyba już się zmienił właściciel, bo takie macie niewpisywane rzeczy. Ktoś się zawsze może powiedział, a może ktoś to sam wypełnił, ale spójrzcie na ten podpis. Podpis jest wszędzie taki sam. Proszę, a tutaj, że się skończyła książka serwisowa, dalej ktoś go serwisował. Macie 17, 19, 20, 21, 22 i tu jeszcze macie z 23 podbite z tym Vergülsta. Opony i autoserwis i cały czas ten podpis jest taki sam, ale widać po tym samochodzie, że on jest serwisowany, tak jak wam mówiłem, opony są
roczne praktycznie, jak nowe i jakieś dobrej klasy, nie chinole, tarcze z przodu nowiutki, bez rantu, wszystko to samo z tyłu. A tutaj na potwierdzenie przebiegu jeszcze macie, widzicie jego VIN, robiony przegląd w 23 roku przy 237 i oczywiście ważny na 2 lata. Proszę, 25 do marca, a tu jeszcze jakiś chyba stary przegląd, mam drugi. Cóż, no to z tego dokumentu mamy wszystko i przy okazji chciałem Wam pokazać, że Mercedes to jednak była jakość i do tej pory jest jakość. Zawsze robili świetne samochody, spójrzcie, schowek wyłożony welurem i tutaj nawet, gdzie mało w takich samochodach, jakie macie, ładną, tutaj jakąś taką małą dokumenty na wizytówkę, pokrywkę, schowek, proszę, ona jest wychromowana. Naprawdę trzeba przyznać, że oni w tych starych samochodach bardzo dbali o jakość. Dobra, przejdźmy sobie do wnętrza. Dobra, moi mili, jeszcze opowiem Wam o wnętrzu i lecę do domu. Z ważnych spraw tak sobie gadam, a nie powiedziałem najważniejszego. Ten wóz jest cały w oryginale. Może to też jest dlatego taki powód, dlaczego ta blacharka trzyma się tak dobrze. A jest to ważne przy takich samochodach, no bo jest to jednak samochód taki troszeczkę pozycjonowany jako sportowy i często trafia w nieodpowiedzialne ręce. A utrzymać to jest też ważne, żeby to nie był porozbijany wóz. No i one też mogą kiedyś przecież zacząć zyskiwać na wartości, gdy nam zabiorą samochody spalinowe. Dobra, ale opowiadam o wnętrzu i pokażę Wam fajny bajerek. Spójrzcie, tutaj są pasy. Otworzyłem nawet, żebyście widzieli dobrze szyby. Proszę, nie każdy, kto miał CRK, wyjeżdża nam pas pod rękę. Możecie się bardzo wygodnie zapiąć. Ale teraz go zapalę i będę dalej Wam opowiadał. Proszę, serwis proszę wykonać za 29 dni tego pojazdu. I od razu, jak go zapalałem, pokażę Wam, bo nie każdy wie, że ręczny wygląda tak w Mercedesie. Tu go spuszczacie i spójrzcie, tutaj welurek, jakość, nie żałowali. Tak samo te fajne nakładki a la sportowe na pedały wyglądają naprawdę nieźle. Przymknę te szyby, żebym tu nie zmarł, chociaż jest ładnie, słonecznie. I opowiadam Wam dalej. Proszę, fotel pasażera, pół skórki. Z tyłu również jest czteroosobowy wóz, ale macie ISOFIX i duży podłokietnik, czarne, sportowe podsufitka, ale to na pewno powiem Wam, że fajnie jest dograne, bo to nie jest tak, że na przykład nie wiem, Mercedes zastosował, tak tutaj widzicie, białą lampkę i nie gra tutaj, te odsłoneczniki też są czarne i do tego czarnego wozu naprawdę jest to zrobione ze smakiem. Czy coś jeszcze mam Wam powiedzieć? A, o tych zagłówkach. Zagłówki, jeżeli podniesiecie, macie taki przycisk znany ze starych Mercedesów. Tym sobie je składacie, żeby wygodnie Wam się nim parkowało. Co tu jeszcze Wam pokażę? O, widzicie. Bardzo rzadko rzecz spotykana w autach oprócz Mercedesa. Możecie sobie pompować elektrycznie lędźwie. Na przykład tutaj. Tu. Ja czuję, jak tam wychodzą. I naprawdę udaje się tutaj bardzo wygodnie zasiąść, zwłaszcza w pozycji tej niskiej dla pleców. Tutaj spójrzcie, zobaczcie, jak ładny wygląda gałeczka od zmiany biegów, jest skórzana, w ogóle nie powydzielana, tak samo jak i tutaj te pseudo drewna niepozdrapywane, tak samo chromy. Klima automat, dwustrefowa radyjko, no i tutaj sterowanie ogrzewaniem siedzeń, radio podstawowe, tutaj też dalej deska, no i deska dobrej jakości. Wszędzie, tak widzicie, to jest troszeczkę stworzone przez takie jakby okręgi. Okręgi macie w klamkach, okręgi macie w nawiewach tutaj. No i tutaj ten okrąg taki też łączy jakby te dwie krateczki. No i tu okręgi, wszędzie te okręgi. No i kierownica też okrągła, nietypowo, nie? Dobra, przechodzimy sobie na deskę rozdzielczą, bardziej to Wam pokażę licznik. Proszę, przebieg widzicie, delikatnie się pomyliłem, bo ma 251 zamiast 249. Kiera też ładna, spójrzcie, oryginalna, nie szyta, nie malowana kiera. Spójrzcie, tutaj macie nawet manetki, czy łopatki to nawet, do zmiany biegów. Jest tempomat, to coś, powiem Wam, niby rzecz oczywista, a w Mercedesie nie jest to tak prawie łatwo znaleźć. Tu macie wskazania komputera. Możecie sobie jeszcze możecie przełączyć tutaj takie wskazania ogólne, ale to wiadomo, nic jakiegoś nadzwyczajnego. Dobra, tu macie włącznik od świateł. Jest światło, są z automatem, z czujnikiem. Oczywiście sterowanie lusterek, sterowanie czterema elektrycznymi szybami i otwieranie klapy elektrycznie. Tak wygląda boczek, dalej ten taka pseudo drewno i skóra boczek od kierowcy wygląda tak nieźle jak na to 17 lat. No i cóż, no sufity już Wam pokazałem, ogólnie wóz naprawdę mi się podoba, jest czysty, przyjemny i bardzo ładnie utrzymany
na zewnątrz, jak i wewnątrz. Standardowe, jakie zużycie oczywiście znajdziecie, ale chyba każdy się z tym liczy, kupując samochód, który ma 17 lat, takie jak minimalne, na przykład starcie się faktury tutaj na kierownicy. Dobra, cóż, jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Macie pytania, sugestie, to może być komentarz lub możecie też zadać to pytanie przez media społecznościowe, takie jak Mawka Rauta na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić, co innego jest w ofercie aktualnie wystawione, wbijcie na Otomoto, jest to mawkarotomoto.pl. Cóż, jeszcze mogę dodać, że jeżeli to auto z filmu się sprzedało, mogę Wam podobnego lub innego poszukać na zamówienie, wystarczy się odezwać, a może już taki samochód mam, tylko jeszcze go nie wystawiłem. I pamiętajcie, najważniejsze, że u mnie każdy samochód jest opłacony, możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jak nie macie tego auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go przywieźć na lawecie. Cóż, aucie to tyle, pozdrawiam, do usłyszenia, zobaczenia, cześć.